Siemanko, ja jestem Lucek, to jest GTA One i zapraszam Was na kolejny odcinek. Jeden z motocykli dodanych w aktualizacji Bikers ma specjalną właściwość, która na pewno bardzo Wam się przyda, a którą odkryłem całkiem niedawno, jeżdżąc sobie różnymi motocyklami, więc może on uzupełniać zdrowie. Jak wiecie, jak wasza postać gdzieś tam się popsuje, gdzieś tam się po prostu zranicie, macie mało zdrowia, to stojąc w miejscu, nie będąc atakowanym przez nikogo, nasze zdrowie uzupełni się gdzieś do około połowy, prawda? Okazuje się, że jeśli wsiądziemy na ten motocykl, to nasze zdrowie, nawet nie jeżdżąc tym motocyklem, stojąc w miejscu i nie będąc w klubie motocyklowym, nasze zdrowie będzie się uzupełniać do pełna. I to dość szybko. Możecie to zobaczyć, w jakim tempie to zdrowie się uzupełnia właśnie teraz. Jest to dość ciekawe, bo sprawdzałem inne motocykle z tej aktualizacji Bikers i żaden z nich nie ma takiej właściwości. Jeśli wy odkryliście jakieś specjalne właściwości któregoś z tych motocykli, które zostały dodane w aktualizacji Bikers, to oczywiście piszcie w komentarzach. Bardzo podobny do tego Defilera jest Vortex, który nie posiada żadnych takich dodatkowych właściwości, natomiast jest lepszy w prowadzeniu i trudniej z niego spaść, łatwiej się nim stuntuje, może tak. Jak gdzieś lecimy z wysokości i spadniemy na koła, to z motocykla nie spadniemy. Z Defilerem jest właśnie trochę gorzej, on troszeczkę gorzej się prowadzi. Może nie jest wolniejszy, ale też łatwiej z niego spaść. To jest jego taki minus. Natomiast ogromnym plusem jego jest to, że uzupełnia zdrowie. Sprawdziłem tak przy okazji, że czy to nie jest jakiś bug i wsiadłem na jakiś inny motocykl wcześniejszy, dodany, który nazywa się Innovation i on też nie uzupełniał zdrowia, więc później wziąłem jeszcze motocykl właśnie Vortex i parę innych jeszcze motocykli z tej aktualizacji najnowszej, być może któryś z nich, którego nie sprawdziłem, ma jeszcze taką właściwość, że uzupełnia nam zdrowie. Natomiast żaden z tych, które testowałem, nie miał tej właściwości uzupełniającej, czyli tylko Defiler może uzupełniać zdrowie. Sami to zresztą sprawdźcie i dajcie znać, czy to też u Was działa, czy działa też u osób, które nie są prezydentami, czyli nie mają swojego klubu motocyklowego, bo być może z tego powodu, że ja mam swój klub motocyklowy, jakoś tam mi się to zdrowie uzupełnia, ale żeby to zdrowie się uzupełniało, nie trzeba być w klubie motocyklowym, nie trzeba mieć aktywnego tego klubu motocyklowego. Można robić nawet sprowadzanie aut, można być prezesem, tak, żeby się to zdrowie uzupełniało. Jest to fajna sprawa, fajna ciekawostka na temat tego motocykla i sam się nie spodziewałem, że coś takiego w GTA jest, ale sama nazwa może wskazywać Defiler, że będzie uzupełniał nam zdrowie, że będzie coś tam uzupełniał, prawda? Szkoda, że nie amunicję. Właśnie, może ciekawie. Ciekawie by było, jakby był taki jakiś motocykl, który uzupełniałby nam rakiety, wyrzutni rakiet za darmo, co? Dziękuję Wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.